Mogę zdać, co roku tutaj w tym miejscu gromadzimy się, aby uczcić pamięć tych, którzy ucierpieli owego tragicznego 22 lipca 1944 roku tutaj na tym miejscu. Chcemy też wspomnieć ze czcią i szacunkiem tych wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, o jej wolność, o dobrobyt i pomyślność, którzy dzisiaj poświęcają swoje życie, kładą na szale swoje talenty, aby żyło nam się lepiej. Dziękuję za inicjatywę i panu staroście, i pani wójt gminy Dębowa Kłoda za zaproszenie na to spotkanie, za organizację tego naszego dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, módlmy się za tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, którzy cierpieli, szczególnie mieszkańców i plebanii Woli i Makoszki. Tych, którzy w naszych parczewskich lasach ukrywali się, aby kąsać zbrojnie okupanta. Módlmy się też o błogosławieństwo i opiekę dla rządzących dzisiaj w naszej ojczyźnie, aby przez mądre ustawy, przez dobre decyzje troszczyli się o nasz kraj, o nasz los, naszą przyszłość. Dobrze się też, moi drodzy, i za nas samych, aby w sercach naszych głęboko zakorzeniona była doza poważnej odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. Moi drodzy, po raz drugi spotykam się, mam tę możliwość spotkania się tutaj, w tym miejscu męczeństwa, ale też miejscu pamięci. Zobaczmy, jak wy już przeżywacie to kolejny rok, jak zmieniają się okoliczności, jak zmieniają się sytuacje. Zdawać by się mogło, że historia zatacza jakieś przedziwne kręgi. Za wschodnią granicą wojna, agresja, bombardowanie, nienawiść, ranni, zabici, cierpiący. Wypisz wymaluj historia sprzed lat naszego wspomnienia, z 1944 roku, kiedy o 5.30 wywleczono mężczyzn 60. Wywieziono ich najpierw do Parczewa, potem do Lublina, tam na drugi dzień 22 rozstrzelano bez mrugnięcia okiem. Moi drodzy, dzisiaj patrząc z perspektywy naszej rzeczywistości, pełnej lęku, pełnej niepokoju, kiedy znów gdzieś nam strach w oczy zagląda, w niezrozumiały nieco sposób pustoszają półki sklepowe w XXI wieku. W dobie przeróżnych lat produkcji. Nie chcę oceniać tu jakiejś uprawie socjologii, Boże broni, ani polityki. Tylko jest, moi drodzy, taka ocena naszej dzisiejszej rzeczywistości. I z tej perspektywy dzisiaj my, moi drodzy, patrzymy wstecz za siebie. Do tamtych lat cierpienia, do tamtych lat ludzkiego bólu i ludzkich łez. I moi drodzy, też powiedzmy sobie, zgodnie z tą mądrością naszych przodków, że historia to matka i nauczycielka. Mater i magistra est. Matka i nauczycielka. I moi drodzy, popatrzmy, co doprowadziło do tego ludzkiego cierpienia z czasów II wojny światowej. Z jednej strony ludzka pycha i z drugiej strony bezprawie. Brak porządku, brak wierności wartościom. Kiedy Hitler chciałem powiedzieć wypędzać, to brakło mi słowa, kiedy Hitler wojsko wysyłał w 1939 roku do Polski, to do wszelkich jednostek mówił takie słowa: bądźcie bezwzględni, nie bądźcie brutalni. Bądźcie bezwzględni, bądźcie brutalni. A kiedy
sąsiad ze wschodu wbijał nam nóż w plecy, to Stalin mówił, dobre jest to, co jest dobre dla Rosji. Zobaczmy, do czego prowadzi zburzenie uniwersalnych wartości. Do czego prowadzi zburzenie uniwersalnych wartości? Do czego prowadzi detronizacja Boga w życiu osobistym i publicznym? Do barbarzyństwa i bezprawia. Bo dobre jest to, co jest dobre dla mnie. A co mi się wydaje, że jest dobre dla mnie, niekoniecznie musi być dobre dla mojego brata. Niekoniecznie musi być dobre. Moi drodzy, dzisiaj na naszych oczach i w Europie, i w świecie toczy się otwarta wojna o wartości. Otwarta wojna o wartości. Czy nie widzimy, że znowu zaczyna się powoli, tak jak wtedy, za nazistowskich czasów, z faszystowską filozofią, dzielić ludzi na tych lepszych i na tych gorszych? Na tych z tej i z tamtej strony. Czy znowu, moi drodzy, nie zatacza historia jakiegoś przeciwnego kręgu, aby się powtórzyć? Nie daj Boże, by tak się miało stać. I dlatego, moi drodzy, my dzisiaj tutaj jesteśmy. Z jednej strony, żeby uczcić pamięć i tych, którzy wtedy zginęli, ale też uczcić pamięć i tych płaczących kobiet, kiedy wywożono ich mężów, ojców. Jakże bardzo korespondują te ewangeliczne słowa. Czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Moi drodzy, jakże dobrze, że to nasze spotkanie rozpoczyna się od modlitwy. Od tego spotkania tutaj na Eucharystii. Bez względu na to, jakbyśmy tam swoją temperaturę wiary swojej nie zmierzyli. Z mediów donoszą nam ciągle o czymś złym, negatywnym. O czymś, co boli, co straszy. A tutaj, moi drodzy, przychodzimy po słowo nadziei. Maria Magdalena, patronka dzisiejszego dnia, ona została posłana do apostołów przez samego Chrystusa ze słowami nadziei. Idź i oznajmij moim braciom. To słowo nadziei, moi drodzy, my dzisiaj, w tę uroczystość, w to spotkanie, kiedy czcimy pamięć i patrzymy w przyszłość, zakorzenieni w teraźniejszości. My jesteśmy, przyjmujemy to słowo nadziei, ale też jesteśmy posłani jak Maria Magdalena, aby to słowo dobrej nadziei nieść dzisiejszemu światu. Najpierw w naszej małej ojczyźnie. Najpierw w naszej małej ojczyźnie. Bądźmy, moi drodzy, takim światłem dla dzisiejszego świata, który jakimś koszącym lotem w dół zmierza w przedziwną czeluść i ciemność. Walczmy, moi drodzy, o podstawowe wartości. Szacunek dla człowieka, każdego człowieka. Szacunek dla prawdy i szacunek dla wolności. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, troszeczkę ksiądz proboszcz mnie zaskoczył, ale pozytywnie. Proszę Państwa, w tej chwili udamy się tradycyjnie pod pomnik Plebanii Wolnej, gdzie będzie wystąpienie moje, pana starosta i ewentualnie, jak są parlamentarzyści, ktoś chce zabrać głos tutaj, to proszę uprzejmie, ponieważ resztę poprosiłabym, żeby było wystąpień w lesie. A później tradycyjnie kończymy poczęstunkiem pod wiatą, którą mam leśniczy przygotowany. I ja nie wiem, czy ja mogę, proszę księdza proboszcza, ale w związku z tym, że niedawno, mogę, no to dobrze, w związku z tym, że w tym roku, nie tak dawno, odszedł ksiądz, państwa ksiądz Stanisław, który przez wszystkie lata tutaj bywał i się z Państwem modlił. Proszę pozwolić, że może ja będę inicjatorem, że uczcimy jego pamięć minutą ciszy tutaj w kościele, nie pod pomnikiem, ponieważ tam będą
jak to się mówi, wspomnienia o innych osobach. A w tej chwili bardzo poproszę o tą minutę ciszy. Obchodzimy pamiętną rocznicę 1944 roku. Aby przybliżyć bliżej historię, poproszę pana doktora Pawła Kiernikowskiego, który będzie miał dla państwa tutaj kilka słów. Szanowni kombatanci, szanowni przedstawiciele władz, szanowni państwo, mieszkańcy tutejszych wiosek, droga młodzieży. Stoimy w miejscu, w którym 78 lat temu niemieccy zbrodniarze zgromadzili 60 mieszkańców trzech podlaskich wsi: Makoszka, Plebania Wola i Kolonia Borki. Po zakończeniu obławy Niemcy przewieźli aresztowanych do Parczewa, a następnie do stacji Krężnica Jara w okolicach Lublina. W tej ostatniej miejscowości okupanci niemieccy rozstrzelali 22 mężczyzn. Ich nazwiska widnieją na niniejszym monumencie poświęconym ich świetlanej pamięci. Można zadać pytanie, czym zawinili wobec Niemców mieszkańcy spokojnych podlaskich miejscowości, że zostali tak surowo ukarani? Odpowiedź może być jedna. Byli polskimi patriotami. Za taką postawę, stanowiącą w oczach okupanta dużą zbrodnię, należało ich ukarać i Niemcy tak zrobili. Postawmy więc drugie pytanie. Dlaczego przejawy polskiego patriotyzmu były zdaniem wyznawców Hitlera zbrodnią? Odpowiadając na to pytanie, musimy uświadomić sobie przesłanki ludobójczej polityki niemieckiej w stosunku do mieszkańców okupowanych terenów, w tym oczywiście do mieszkańców polskich wsi i miast. Otóż najważniejszym celem tej polityki prowadzonej przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich było całkowite podporządkowanie Polaków interesom III Rzeszy. Stosując terror, rozstrzeliwania, osadzanie w więzieniach i obozach, zamierzano wyeliminować rzeczywistych i potencjalnych przywódców ruchu oporu oraz wartę przywódczą narodu, księża, nauczyciele, inteligencję itd. Pozostałą zaś jego część zmusić do posłuszeństwa. Ze szczególną zaciekłością prześladowano Polaków podejrzewanych o nastawienie antyniemieckie, biorących udział w ruchu oporu oraz udzielających pomocy Żydom. Pozbawiony elity naród miał się stać tanią, niewykształconą i bezwzględnie eksploatowaną siłą roboczą, pracującą zarówno w okupowanym kraju, jak i w III Rzeszy. Antypolska polityka niemiecka doprowadziła do śmierci setek tysięcy osób, w tym wspomnianych 22 mieszkańców Macoszki, Makoszki, Plebanii Woli i Kolonii Borki. A kolejnym tysiącom przyniosła trwałe obrażenia fizyczne i psychiczne, obserwowane jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny. Należy wspomnieć, że już od pierwszych miesięcy okupacji niemiecka polityka eksterminacyjna uderzała silnie także w mieszkańców wsi. Zmasowane akcje na terenach wiejskich, które brały udział nie tylko w formacji policyjnych, ale niekiedy również oddziały wojskowe, miały dwie podstawowe przyczyny.
Pierwszą z nich było wspieranie przez chłopów ruchu oporu, zwłaszcza oddziałów partyzanckich. Równie ważnym było także dążenie Niemców do wyegzekwowania od rolników nałożonych na nich obowiązkowych kontyngentów zboża, ziemniaków, mięsa i innych produktów rolnych. Działania represyjne polegały zazwyczaj na przysłaniu do danej miejscowości tzw. karnej ekspedycji, której członkowie podpalali wybrane zabudowania, a następnie mordowali część schwytanych mieszkańców. Wiele wsi zostało jednak poddanych pacyfikacjom, które polegały na rozstrzelaniu lub wysłaniu do obozów koncentracyjnych wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia, wypędzeniu kobiet i dzieci, a następnie całkowitym spaleniu wszystkich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Oczywiście Polacy nie zgodzili się potulnie, by stać się bezwolnymi niewolnikami niemieckich panów i nadruci. Praktycznie od 1 września do zakończenia działań wojennych Polacy stawiali czynny opór wyrażany w różnych formach, na przykład zbrojna walka, sabotaż, bierny opór, tajne nauczanie, partyzantka i tak dalej. Partyzanci z reguły mieli swoje bazy w miejscach trudno dostępnych oraz w lasach. I właśnie Lasy Parczewskie były taką bazą partyzancką. I właśnie Niemcy, ponieważ partyzanci się dawali im we znaki, w dniu 15 lipca rozpoczęli operację Cyklon. I właśnie w ramach tej operacji w tych trzech miejscowościach aresztowali mieszkańców. I tak jak powiedziałem, 22 rozstrzelali. Należy wspomnieć o tym, że nie tylko tutaj, na tym terenie, ale również w szeregu innych miejscowościach niezwiązanych z Lasami Parczewskimi Niemcy tą operację przeprowadzali. Szanowni zebrani, w 1965 roku biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich znamienne przesłanie. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I od tamtej pory nastąpiło zbliżenie polsko-niemieckie, które przyczyniło się do współpracy obu sąsiednich państw, między innymi na forum Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Jednak ta współpraca nie może zatrzeć naszej pamięci o zbrodniach popełnionych przez Niemców w okresie II wojny światowej i okupacji ziem polskich. Pamięć ta nie jest jednak motywem do zemsty czy odwetu. Jako naród wybaczyliśmy, ale pamiętamy o tamtych dniach, kiedy każdy znał stawkę swą, stawkę większą niż życie. Bo jak powiedział marszałek Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Pamiętając, dążymy jednocześnie, by ta tragiczna historia nigdy już się nie powtórzyła. Służy temu dzisiejsza uroczystość. Proszę Państwa, dla uczczenia pamięci umordowanych mieszkańców tych wsi, jak również wszystkich Polaków, którzy zginęli w czasach II wojny światowej, uczcijmy ich świetlaną pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Kwiaty składa w imieniu pani Moniki Pawłowskiej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, kwiaty składa pan Jędrzej Halesz. Pan Jerzy Szwaj, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, jednocześnie reprezentujący marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego.
powiaty składa delegacja starostwa powiatowego w Parczewie na czele z panem starostą Januszem Hordejukiem, przewodniczącym Rady Powiatu panem Januszem Zielińskim, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu panią Samantą Dianą Lamczyk oraz panią Anetą Szewczyk, radną powiatu parczewskiego. Kwiaty składa delegacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda na czele z panią Grażyną Lamczyk, wójt gminy Dębowa Kłoda, w asyście z panem Mieczysławem Chęckiewiczem, przewodniczącym Rady Gminy Dębowa Kłoda oraz panią Joanną Sztubniak, skarbnikiem gminy Dębowa Kłoda. Kwiaty składa delegacja radnych Rady Gminy Dębowa Kłoda. Pani Maria Makowska, członek Komisji Społeczno-Oświatowej. Pan Bartłomiej Gogórka, przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej. Kwiaty składają mieszkańcy sołectwa Plebania Wola na czele z panią Kazimierą Walęciuk, przedstawicielem Rady Sołeckiej. Kwiaty składa starszy kapitan Krzysztof Pila, reprezentujący komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Kwiaty składa delegacja Nadleśnictwa Parczew na czele z panem Witoldem Zakościelnym, nadleśniczym Nadleśnictwa Parczew, w asyście pan Sebastian Jankowski i pan Jan Peterek. Kwiaty składa delegacja księży dekanatu parczewskiego na czele z dziekanem dekanatu, księdzem kanonikiem, magistrem Jackiem Nazarukiem. Kwiaty składa delegacja ze Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie na czele z panią Łucją Furmaniuk, dyrektor szkoły. Kwiaty składa delegacja ze Szkoły Podstawowej Studentów, reprezentowana przez panią Ewę Chmielewską-Loder oraz panią Magdalenę Krawczyk. Kwiaty składa generał dywizji w stanie spoczynku Andrzej Wasilewski, asyście pana Waldemara Wyzgraja, zastępcy wójta gminy Dębowa Kłoda. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Pokolenia Białej Podlaskiej, porucznik Tadeusz Kochanowski.
kapitan Andrzej Kalaga i major Jan Stadnicki. Kwiaty składa delegacja Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie. Pułkownik Marian Liczuk, pułkownik Jan Borowik, major dr Paweł Piernikowski. Delegacja Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pokolenia w Lublinie. Pułkownik Krzysztof Szyc, major Jan Szyszko, pan Marcin Szek, pani Roma Śniarska. Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sawinie. Pan Mieczysław Wrona, pan Adam Korniczuk i pan Józef Kirko. Delegacja Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło w Sawinie. Pan Antoni Mroczek, pani Barbara Nowakowska i pani Zofia Dedera. Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Radzyniu Podlaskim. Pan Krzysztof Rzeźniczuk, pan Mieczysław Łapiuk, pan Ryszard Sarnowski. Kwiaty składa pan Piotr Zawrotnik, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Kwiaty składa Stowarzyszenie Emerytów Związku Policyjnego. Zapraszam. Kwiaty składa delegacja Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Parczewie. Kapitan Władysław Tryniecki i Stanisław Jarosz. Szanowna pani wójt, szanowny panie starosto, czcigodni księża, przedstawiciele służb mundurowych, wszyscy szanowni państwo.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj reprezentować panią poseł Monikę Pawłowską, która ze względu na swoje obowiązki nie mogła być dzisiaj tutaj z nami. Nasza historia, choć trudna, uczy nas jednego, że nasza wolność nigdy nie jest dana nam raz na zawsze. I z tym motto, z tym na ustach i z tym w sercach, mimo tego, że teraz możemy czuć się bezpiecznie, musimy iść w przyszłość. Brutalne mordy Niemców, Rosjan, przez polską ziemię, które przelewały się jak fala, doświadczyły nas ogromnie. I dzisiaj, pamiętając o poległych, pamiętając o tych, którzy walczyli o naszą wolność, pamiętajmy także o przyszłości. Teraz, gdy za wschodnią granicą jest tragiczna wojna, gdy za wschodnią granicą Putin morduje dzieci, morduje kobiety, morduje mężczyzn, naszych braci Ukraińców, nie możemy zapominać o tym, że my też musimy walczyć zawsze o naszą wolność. Jeszcze raz pani wójt, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w imieniu pani poseł Moniki Pawłowskiej. Bardzo dziękuję pani wójt za to, że tutaj lokalnie, w gminach, w sołectwach, tak pięknie dba pani o polski patriotyzm, który teraz jest najważniejszy. Miłość do ojczyzny. Każdy z nas ma ciarki, gdy widzi, gdy słyszy hymn państwowy, gdy widzi flagę polską, czuje się dumny. I żebyśmy z tą dumą pozostali. Tego państwu życzę. Jeszcze raz pani wójt, pani starosto, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy miejscowości Plebania Wola, Makoszka, czcigodni księża, panie starosto, panie wójt. Po raz kolejny mogę tutaj reprezentować samorząd województwa lubelskiego i pana marszałka Jarosława Stawiarskiego w smutnych takich okolicznościach. Ale patrząc na dzisiejsze czasy, mówiliśmy, wiele razy padały tu pytania, wiele razy padały słowa, że nigdy więcej tej wojny. Dzisiaj wojnę mamy za naszą granicą, całkiem blisko od nas. Musimy pamiętać o tym, jak było. Musimy pamiętać, że pokój jest wielkim dobrem darowanym człowiekowi. Szanowni państwo, działajmy tak, aby w naszym kraju było jak najmniej waśni. Jesteśmy to winni tym, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni państwo, ja w pierwszej kolejności chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować w imieniu organizatorów, że zaszczyciliście. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować w imieniu organizatorów, że zaszczyciliście swoją obecnością te dzisiejsze obchody. To tylko dzięki waszej obecności właśnie możemy kontynuować tą tradycję i czcić pamięć osób poległych za, tak jak mówili moi przedmówcy, za naszą wolność. Ktoś powiedział, ludzie ludziom zgotowali ten los, ale dzisiaj słuchając kazania księdza proboszcza trzeba stwierdzić, że to nie ludzie, a pojedyncze osoby, które miały chore, wymaganinowane marzenia, rozpasane żądze i to powodowało, że osoby obce sobie i żyjące swoim życiem nagle stanęły naprzeciw siebie i zaczęły czuć do siebie nienawiść aż tak do takiego stopnia, że zaczęły się mordować. Przykład mamy teraz Putina, który właściwie pokazuje to samo, to co wspominał też również ksiądz, zaczyna nam się zataczać historia. Tu mój przedmówca mówił o szanowaniu pokoju i wolności, ale jak państwo wiecie, ta wolność nie jest nam dana raz na całe życie i właśnie dzięki takim spotkaniom możemy przypominać sobie, jak ona jest cenna i jak cały czas musimy być czujni, gotowi, żeby o nią walczyć i żeby ją pielęgnować. Jeszcze raz dziękując państwu za obecność, życzę nam wszystkim pokoju i spokojnych czasów. Dziękuję serdecznie. Również na nasze ręce wpłynęły dwa listy, które pozwolicie
które pozwolicie Państwo, że nie będę czytał z racji temperatury, ale przekazał nam tutaj listy pan poseł nas z Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i pan wicewojewoda lubelski Robert Dmitruczuk, którzy ich nie mogli być, również są tutaj z nami sercem na tej uroczystości. Dziękuję serdecznie. Dostojny księża, panie dyrektorze, panie przewodniczący sejmiku, Rady Powiatu, panie przewodniczący Rady Gminy, panie starosto, służby mundurowe, mieszkańcy wsi Plebania Wola i Maszkoszka, poczty sztandarowe. Przepraszam, jeśli kogoś po drodze minę. Witam serdecznie również mieszkańców. Witam wszystkich gości, którzy przybyli. Proszę Państwa, w czasie powitań uciekł nam jeden radny Rady Gminy, który również jest pan Ziółkowski Waldemar. I przypominam, że jest i serdecznie witam. I jest również, proszę Państwa, z nami były wójt pan Radosław Kozak, obecnie dyrektor biura sejmiku, którego również witam. Witam również, mamy również gości z Ukrainy, których też bardzo, bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj na przepięknej uroczystości, ale jednak smutnej, pewnej refleksji, zadumy, myśli nad tym, co przeminęło i co jest teraz. I jak tutaj powiedział pięknie dyrektor biura, pani poseł Monika Pawłowskiej, że teraz też na Ukrainie trwa walka o wartości, o wolność i powinniśmy dbać, żeby tego nie było. Nie chcemy, żeby to było, dlatego robimy te spotkania. Chcemy, żeby młode pokolenie wiedziało, jak niepotrzebne są takie walki, ponieważ w świecie otwartym w tej chwili walka jednego człowieka z drugim jest naprawdę niezrozumiała, ponieważ ci ludzie, dzięki którym my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju, stracili życie naprawdę niepotrzebnie, bo też mieli swoje plany, marzenia, chcieli tylko spokojnie w tym kraju żyć. Okazuje się czasami, że niestety tak się nie da. Ale miejmy nadzieję, że jednak umysł ludzki podniesie się na taki poziom, że te wartości będą zupełnie inne. I tak jak pięknie dzisiaj w czasie celebrowania mszy świętej powiedział ksiądz proboszcz, właśnie te wartości są najważniejsze. O nie walczymy i chcemy, żeby były i chcemy mieć swoją tożsamość. Pragnę bardzo serdecznie podziękować jeszcze tutaj za wystąpienie panu dyrektorowi Chalerzowi, za piękne słowa skierowane do nas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Są bardzo wartościowe. Pragnę ogromnie podziękować dzisiaj za tą piękną mszę świętą księdzu proboszczowi. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem całości tej mszy i księdza postawy. Ksiądz proboszcz wie, o co chodzi. Natomiast chcę również podziękować panom z pocztów sztandarowych, którzy stoją. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wytrzymujecie. I już obiecuję, że już kończę i przenosimy się do lasu, gdzie będzie troszeczkę chłodniej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział. Jest pan Państwa bardzo, bardzo dużo i to jest naprawdę, podnosicie nas na duchu, że warto. Dziękuję pięknie orkiestrze, wszystkim młodym ludziom, którzy tutaj w tym ukropie, no i oczywiście panu dyrygentowi, który to wszystko prowadzi, za to, że tak pięknie przygrywacie przy każdym podejściu i wiecie, kiedy to trzeba zrobić. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali. Dziękuję za pomoc przy obsłudze. Proszę pozwolić, że nie będę wymieniać osób, ale wy bardzo dobrze wiecie wszyscy, że bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Jestem wdzięczna za przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję panu staroście, że też wspólnie i jego pracownikom, panu przewodniczącemu za to, że wspólnie dzisiaj możemy z Państwem obchodzić tą uroczystość. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich do lasu.
Dziękuję pani wójt i zapraszamy, na tym kończymy tutaj tą uroczystość i zapraszamy do lasów parczewskich.